Oczywiście to będzie banalne stwierdzenie, ale ogromnym zainteresowaniem. Mówimy o dziecięcej asyście dla Lechii, a ja zanim opowiem o szczegółach, chciałem bardzo serdecznie podziękować naszym partnerom za zaproszenie Dziennika Bałtyckiego, największej na Pomorzu gazety regionalnej, do tego niesamowitego projektu i za znakomitą profesjonalną współpracę. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o sam konkurs Dziecięca Asysta dla Lechii, to mamy już pewne doświadczenie, bo podobny konkurs zorganizowaliśmy także przed meczem Polska-Urugwaj, więc to jest kolejne nasze mocne doświadczenie. Aż 358 uczestników, tyle zgłoszeń dorośli, bo to był warunek zgłosili dzieci w wieku 6 do 10 lat i spośród tej dużej grupy w głosowaniu internetowym wyłoniliśmy 9 dzieciaków, małych kibiców, którzy wyprowadzą jutro zawodników Lechii na murawę PGA Areny i dodatkowo, jak właśnie przed chwilą Państwo usłyszeli, 15 ze względu na to przeogromne zainteresowanie, rozliczne telefony, więc to będzie grupa dzieciaków, która wyjdzie na murawę z flagami Lechii Gdańsk i FC Barcelony. Wielkie wydarzenie, myślę, że i w imieniu Gdańszczan, i w imieniu Pomorzan powinniśmy być zadowoleni i szczęśliwi. Mam nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia jeszcze będą miały miejsce i trzymam kciuki oczywiście za Lechię, bo patriotyzm lokalny, jeśli chodzi o redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego, tutaj przoduje, choć bardzo podziwiam oczywiście najlepszy klub na świecie, FC Barcelona. Jest to grupa, która jest rozsądna, która podejdzie bardzo spokojnie do tego, bo tak samo jak piłkarze mają nogi, to można grać, kwestia tylko odpowiedniego podejścia i przygotowania. Także tutaj chcemy zrobić wszystko i na pewno ani nie będziemy analizować Barcelona, ani nie będziemy ich oglądać, bo chcemy zagrać takim stylem, jakim my chcemy prezentować przez cały sezon. I na pewno nie zrobimy tak, że wycofamy się z tyłu i będziemy to zacząć. Będziemy się normalnie zaatakować w pierwszej minucie. No, powiem szczerze, że dzisiaj podczas tej konferencji poczułem taki pierwszych emocji. Na pewno taki przeciwnik wyzwala dodatkową mobilizację i zamieszanie go dodatkową motywację tym meczem. I to młody zawodników i tych starszych, bardziej doświadczonych. Tak jak pan powiedział, na pewno jest to dobre przetarcie się z takim dobrym przeciwnikiem i z taką piłą bardzo przed meczem.